Wydawnictwo Skrzat przedstawia Anna Potyra, Zuzia na tropie dobrych wróżek. Czyta Karolina Kalina. Nagranie pikewojskom. Dylematy Zuzi. Odkąd Zuzia uwierzyła w dobre wróżki, jej życie stało się trudniejsze. Tak, to nie żart. Już wam tłumaczę dlaczego. Otóż Zuzia bardzo lubiła rozrabiać. Oczywiście lubiła też słodycze i lalki i oglądanie bajek, ale najbardziej ze wszystkiego uwielbiała robić różne harce. Nie dlatego, że była nieposłuszna czy złośliwa, ale wszystko ją interesowało i miała bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia. Raz na przykład związała wszystkie krawaty tatusia, bo chciała się przekonać, czy taki jeden długaśny sięgnie od okna aż do samych drzwi wejściowych. Innym razem wdrapała się na starą jabłoń, która rosła w ogrodzie, bo chciała sprawdzić, jaki stamtąd jest widok. A nie dalej jak wczoraj wymieszała w wielkiej misce cukier, mąkę i sól, bo pomyślała, że mamie będzie szybciej szło gotowanie, gdy będzie miała wszystkie składniki w jednym miejscu, zamiast ciągle sięgać do różnych pojemniczków. Mama Zuzi załamywała ręce, tłumaczyła jej, co wolno, a czego nie wolno, prosiła i groziła. Bez skutku. Dzień jeszcze nie dobiegł końca, a już dziewczynka zmajstrowała coś nowego. Kiedy raz wymalowała flamastrem ścianę w kuchni, mama się bardzo zezłościła i powiedziała, że jak Zuzia będzie tak rozrabiać, to święty Mikołaj nie przyniesie jej żadnych prezentów.